Dzień 22. Lekarstwo na laodycejski stan kościoła. Kościół powinien zdawać sobie dzisiaj bardzo ważne pytanie. W jaki sposób możemy przejść ze stanu letniości do stanu terapeutycznej użyteczności? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w Bożym poselstwie do Laodycejczyków. Jezus mówi, iż stoi u drzwi i pragnie wejść w nasze życie. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. W jaki sposób możemy go wpuścić? Okazując gorliwość i nawracając się. W fragmencie tym Jezus mówił apostołom, że przyjdzie do nich, gdy zamieszka w ich sercu Duch Święty. Stało się to w dniu Pięćdziesiątnicy. To przez chrzest Duchem Świętym Jezus może mieszkać w swoich naśladowcach. A kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim, a po tym Duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. 1 Jana 3:24. Jakie zmiany zachodzą w letnim chrześcijaninie po chrzcie Duchem Świętym? Napełnienie Bożym Duchem powoduje w nim ożywienie, które jest jedynym rozwiązaniem problemu Laodycei. Tylko dzięki ożywieniu zbór będzie wywierał terapeutyczny wpływ na otaczający go świat i dojdzie do takiego stanu duchowego, w którym Bóg będzie mógł go w pełni użyć jako narzędzie uwalniania ludzi z mocy ciemności. Ellen White była świadoma wagi naglącej potrzeby ożywienia. Odrodzenie prawdziwej pobożności wśród nas jest największą i najpilniejszą ze wszystkich naszych potrzeb. Dążenie do tego powinno być naszym pierwszym zadaniem. Rozumiem, że ona także zależność między przyjęciem chrztu Duchem Świętym a ożywieniem. Chrzest Ducha Świętego, podobnie do tego, jaki miał miejsce w dniu Pięćdziesiątnicy, doprowadzi do ożywienia prawdziwej religii i do dokonania wielu cudownych dzieł. Chrzest Ducha Świętego daje laodycejskim chrześcijanom moc potrzebną zarówno do duchowego ożywienia, jak i do świadczenia. Jezus z pewnością rozumiał konsekwencje wylania Ducha Świętego w mocy wczesnego deszczu w dniu Pięćdziesiątnicy. Odnosząc się do tego wydarzenia, powiedział: ogień przyszedłem rzucić na ziemię, jakżebym pragnął, aby już płonął. O jakim ogniu mówił Jezus? O ogniu Ducha Świętego. Sam Jan odpowiedział wszystkim mówiąc: ja chrzczę was wodą, lecz przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzin rozwiązać rzemyka u sandałów jego. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Łukasza 3:16. W jaki sposób laodycejscy chrześcijanie otrzymują chrzest Duchem Świętym i jak doświadczają ożywienia? W taki sam sposób, w jaki zawsze dokonywało się to w życiu wierzących. Przez powoływanie się w modlitwie na Boże obietnice. Chrzest Duchem Świętym został przyjęty przez wczesny Kościół w dniu Pięćdziesiątnicy w wyniku wspólnych modlitw jego członków. Przez 10 dni modlący powoływali się na obietnicę Chrystusa. A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po wielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami, z Marią, Matką Jezusa i z braćmi Jego. Ellen White również tak powiedziała: odrodzenie należy oczekiwać jedynie w odpowiedzi na modlitwę.
Każdy chrześcijanin powinien modlić się modlitwą Dawida. Czyż nie ożywiasz nas znowu, aby lud Twój rozradował się w Tobie? Psalm 85. Do osobistych rozmyślań i do dyskusji. Jakie jest jedyne lekarstwo na problem Laodycejczyków? Co według Ellen White jest największą potrzebą Kościoła? Jakich dwóch rzeczy musi doświadczyć Kościół, aby nastąpiło autentyczne ożywienie? Co według Ciebie będzie widoczne w życiu pełnego ducha i ożywczego zboru oraz wyznawców? Aktywność modlitewna. Zadzwoń do swojego partnera modlitewnego i porozmawiaj z nim o powyższym studium. Módlcie się o to, aby Bóg dalej napełniał Was swoim Duchem Świętym, o to, aby Bóg ożywił Was i swój Kościół, o osoby na Waszej liście modlitewnej. Wykorzystaj w swojej modlitwie poniższe teksty biblijne. Czyż nie ożywiasz nas znowu, aby lud Twój rozradował się w Tobie? Psalm 85. Ożyw nas i spraw, abyśmy byli ludem radującym się w Tobie. Napełnij nas, abyśmy byli pełni żarliwości dla Ciebie. Dziękuję.